Witam Was na moim kanale. Plany trwały właściwie przez 3 lata, żeby ten kanał uruchomić i w końcu się udało. Zapraszam Was do mnie na mój prywatny kanał, na którym będę Wam opowiadać o moich dwóch największych pasjach, czyli o projektowaniu wnętrz oraz o prowadzeniu biznesu. Połączyłam te dwie pasje i prowadzę własną pracownię, która się nazywa Grupa Nono. Dzisiaj odcinek inauguracyjny, dlatego pomyślałam, że super byłoby zrobić coś wyjątkowego, świątecznego, a że przed nami święta Bożego Narodzenia, to zapraszam Was na sesję zdjęciową wnętrza zaprojektowanego przez Grupę Nono, stylizowanego na świąteczny klimat. Zapraszam! Każdą sesję zdjęciową rozpoczynamy od uprzątnięcia wszystkich wnętrz, pochowania prywatnych rzeczy inwestorów, a następnie zaczynamy stylizację w zależności od wybranego kadru z fotografem. Teraz staramy się zrobić piękny kadr detalu. Chcemy pokazać detal uchwytów. Frezowanego elementu szafki. No więc musimy się troszeczkę tutaj powyginać. Najbardziej atrakcyjnym elementem tej łazienki jest przestrzeń przy umywalce. Zależało nam, by na zdjęciu pokazać fakturę płytek znajdujących się na ścianie z umywalką. Płytki w założeniu są białe, neutralne, natomiast ich faktura dodaje elegancji i unikatowego charakteru łazience, a faktura widoczna jest dzięki podświetleniu, które znajduje się za lustrem. Super, super ta szafka się tam odbija. Kolejną przestrzenią, którą będziemy fotografować, jest strefa dzienna, na którą składa się kuchnia, jadalnia i salon. Bo ten pierwszy plan jest już chyba spoko. Nie wiem, no możemy spróbować ciągnąć ten w ogóle ten. Jakby to zrobić, wiesz, żeby on był przewieszony, taki tylko przeciągnięty. No jeszcze możemy z tymi białymi krzesłami spróbować. Nie wiem, gdzie to dawać. Albo dam do pokoju. Detal na piernik. Ciężka sprawa. No ale to będzie chyba szkoda podłogi znowu. A może troszkę bardziej na wprost, żeby ten zbieg był mniejszy. Tylko nie wiem, to może już lepiej całkiem na wprost zrobić, bo teraz znowu jest tak trochę jakby kopnięte. I może przesunąć trochę stół w ogóle cały lekko w prawo. Tak.
No dobra, no to może zostawmy to, plus teraz jakby detal do tego. I będzie dobrze. Nie, myślę, że... Tak, w przedpokoju i wydaje mi... Tak, no bo... No ja jeszcze myślałam w ogóle, żeby odsunąć stół i zrobić samą kuchnię. Nie wiem, czy to będzie ładne, czy czy płaskie to będzie. Sypialnikę na blacie albo... O ile łazienki bardzo szybko udało nam się sfotografować, to strefa dzienna okazała się być dużym wyzwaniem. Trudno było znaleźć fotogeniczne ustawienie, fotogeniczny kadr. Uznaliśmy, że problem może polegać na kolorystyce krzeseł. Marzyły nam się zielone, a te, które wypożyczyliśmy, były odrobinę bardziej niebieskie, więc w postprodukcji przerobiliśmy krzesła na zielony odcień. Teraz będziemy mieć przerwę kawową. Zrobiliśmy dwie łazienki, detale, takie całościowe kadry i ciśniemy salon. Dobrze by było coś wrzucić na podniesienie poziomu cukru. Mhm. Wiesz, o którym zdjęciu mówiłaś, że ono było takie... Ono było bardzo też ciemne, ale... Zupełnie przypadkiem się zmieniły gwiazdy. Moim ulubionym sposobem kadrowania zdjęć są ujęcia na wprost i takie właśnie dwa zdjęcia udało nam się zrealizować w kuchni. Z czym? No, to? No, tak jest świąteczne, nie? Są pierniczki w tych złotych tych. Strefa wejścia tego mieszkania jest najbardziej neutralną kolorystycznie przestrzenią. Aby zdjęcie było fotogeniczne, wprowadziliśmy akcenty żywej zieleni oraz czerwony świąteczny wieniec. No świetnie to wygląda. Ale to będzie widać? Aha. Ale dobrze to jest, czy to tak... Na środku, tak to wychodzi. Ale czy to dobrze w ogóle wygląda? Wracamy z sesji zdjęciowej. Mimo że wnętrza, które fotografujemy, są już skończone i wszystkie elementy w mieszkaniach, w domach są, to jednak bardzo często wypożyczamy różne meble albo dekoracje wnętrzarskie, żeby zbudować w ogóle całą stylizację do zdjęcia. Bardzo często tak jest, że pewne elementy we wnętrzu ciężko jest pokazać, albo coś jest niefotogeniczne w danym kadrze, bo nie wiem, nagle nam się rozciąga sofa na pół zdjęcia i mimo tego, że ona była ładna, to niekorzystnie wygląda. Dlatego nigdy nie wiemy tak naprawdę, dopóki fotograf się nie pojawi, co dokładnie będziemy mogli złapać na zdjęciu, więc wolimy mieć zawsze dużo więcej elementów wyposażenia ze sobą, dużo więcej tych gadżetów dekoracyjnych, żeby móc wybierać. Tym razem pożyczyliśmy między innymi też krzesła. Pomyśleliśmy, że dobrze byłoby, gdyby krzesła były w kolorze, na przykład w kolorze zielonym, takim bardziej świątecznym. Więc takie krzesła udało nam się wypożyczyć dzięki współpracy ze sklepem, który polecamy też współpracując z klientami. I myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, bo oni nam wypożyczają takie meble. Mogą swoje meble zaprezentować potem na zdjęciach w konkretnym wnętrzu. My natomiast mamy wyposażenie do zdjęć. Możemy zrobić piękne ujęcia, także jest to taka obopólna korzyść. I cieszę się, że sklepy tak wspierają architektów i chętnie z nami współpracują. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam, że byliście ze mną przez cały ten odcinek. Tak naprawdę ten odcinek zdradza już, o czym ten kanał będzie.
i jakie elementy będą się tutaj pojawiać. Treści na YouTubie podzielimy na 3 wątki. Pierwszym wątkiem będzie vlog i tam będą informacje, materiały związane z naszą codzienną pracą w pracowni grupy Nono. Następnie będzie również wątek realizacji i w realizacjach będziemy pokazywać wnętrza projektowane przez grupę Nono oraz planujemy jeszcze stworzyć wątek inspiracje i to będą tematy związane z różnymi elementami, wydarzeniami czy też innymi wnętrzami, które nas inspirują do pracy. Nowe odcinki będą się pokazywać w każdy poniedziałek, raz w tygodniu i na najbliższy odcinek zapraszam Was na 7 stycznia. Także teraz mamy krótką przerwę świąteczną, a potem już będziemy się regularnie spotykać. Zapraszam Was do dodawania opinii na temat tego odcinka. Jest to pierwszy odcinek, więc był dla nas dużym wyzwaniem i jesteśmy ciekawi, które elementy podobały Wam się najbardziej, które należy powtarzać, na co zwróciliście uwagę, co było fajne, więc koniecznie o tym napiszcie. I oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału. No i jeszcze jedna najważniejsza rzecz to życzenia świąteczne. Życzę Wam wspaniałych, spokojnych, radosnych świąt i oczywiście mnóstwo inspiracji. Mam nadzieję, że w te święta wypoczniecie ze swoją najbliższą rodziną i widzimy się po nowym roku.